Bardzo dużo podróżuję właśnie z psami po całej Europie i właśnie o tym chciałem opowiedzieć, o pewnych kwestiach, które są właśnie związane z psami, gdzie trzeba taką podróż zaplanować od początku do końca, gdzie trzeba właśnie zaplanować postoje z psami, postoje na granicach, aby się jeszcze wyspać w czasie podróży i być przygotowanym do zawodów. Nigdy tego nie zliczałem, ale wiem na pewno, że było tych kilometrów bardzo, 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 bardzo dużo, gdyż zwiedziłem prawie wszystkie kraje Europy i Skandynawię, więc było tego naprawdę sporo. Bardzo specyficzne podróże, gdyż zawsze podróżowałem prawie zimą, od bardzo lekkich warunków atmosferycznych po bardzo ciężkie, z 1,5-metrowymi do 2 metrów nawet lub 3 metrów śniegu i wycinanymi drogami w Szwajcarii. Czasami są też chwile grozy właśnie w Szwajcarii. Bardzo dużo takich przygód przeżyłem. Od spalenia opon prawie do ześlizgnięcia się samochodem w dół, bo nie mogłem po prostu podjechać zestawem pod górę. O tym będę chciał opowiedzieć Wam wszystkim. Serdecznie Was zapraszam.